Poważny wypadek na drodze pomiędzy Rybnikiem a Raciborzem. Dzisiaj przed godziną 6 rano w tym miejscu zderzyły się dwa samochody. W miejscowości Kornowac samochód osobowy wjechał w jadącego w przeciwnym kierunku busa. Kierujący samochodem Toyota z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzył się czołowo z tym właśnie busem. W wyniku tego zdarzenia 10 osób łącznie, czyli dwie osoby z Toyoty i 8 osób z busa trafiły do szpitala w Raciborzu, w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim. Osoby te wszystkie mają urazy kończyn, różne obrażenia. W różnym wieku są to mężczyźni i kobiety. Niewiele brakowało i samochód mógł wpaść do głębokiego rowu. Do wypadku doszło nad ranem, dlatego niektórzy uważają, że na drodze wojewódzkiej numer 935 było wtedy ślisko. Policja na razie nie potwierdza, że to mogła być przyczyna wypadku. Wiadomo, że obydwaj kierowcy byli trzeźwi.